Kapitanie, co można powiedzieć po takim spotkaniu? Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Rekord wykorzystał wszystko, co miał. Zasłużenie wygrali i gratuluję im 3 punktów. Przyjechaliście raptem w 9-osobowym składzie na to spotkanie, co już znamionowało, że no będzie ciężko przystartowy. Znaczy, wiedzieliśmy, że tu będzie bardzo ciężki mecz. Mamy taką kadrę, na ten mecz taką mieliśmy. Przyjechaliśmy walczyć, no cóż, już nie udało się. Rekord pokazał dzisiaj klasę, że są mistrzem Polski i bronią tego tytułu. No cóż, mamy przed nami następne mecze i na pewno nasze mecze będą zupełnie inaczej wyglądały dziś, ten dzisiejszy. Czego serdecznie życzę. Dziękuję. Michał, na wstępie naszej rozmowy wspomnienia portugalskie, portugalsko-polskie po reprezentacji. Bardzo zmęczone? Po pierwszym meczu duże zmęczenie, podróż też była, no powiedzmy, długa i w nocnych godzinach, ale udało nam się zregenerować i teraz jest okej. Wynik summa summarum, 1 punkt zdobyty kosztem mistrzów Europy, daje nadzieję na dalszą część eliminacji. No na pewno cieszy jeszcze to na terenie rywala, więc to bardzo ważny punkt z mistrzami Europy. Cieszymy się. W drugim meczu nie pokazaliśmy tego, co chcieliśmy do końca, no ale gramy dalej i walczymy o euro. A teraz wróćmy na ligowe, krajowe parkiety. Trzeci mecz w 2021 roku rekordzistów w lidze, trzecia dwucyfrówka. No to chyba tylko może cieszyć, nie? Że jeżeli strzelamy tyle bramek, wszyscy strzelają. Bramki, które strzelamy, to jedno, ale myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że straciliśmy tylko jedną bramkę, co nas cieszy, że poprawiliśmy troszkę obronę i walczymy dalej o mistrzostwo, nie patrzymy na innych i jedziemy do przodu. Właśnie, można chyba odłożyć na jakiś czas utyskiwania z pierwszej rundy sezonu na grę defensywną. Strzelacie aż miło patrzeć, bronicie równie efektownie, bo szczelnie. No tak jest, no widać to po wynikach. Miejmy nadzieję, że utrzyma się to jak najdłużej i do końca sezonu uda nam się utrzymać tą formę w defensywie dość dobrą. Ja przyznam szczerze, że osobiście już trochę straciłem rachubę. Ile osobiście Michał Marek strzelił bramek w rundzie rewanżowej? Szczerze mówiąc, ja też nie wiem. W każdym razie w spotkaniu z Chojniczanami 4. Łatwe punkty? Ciężko powiedzieć. No, każde punkty są ważne, czy były łatwe, czy ciężkie. Dopisujemy do swojego konta i tak jak mówię, no, walczymy dalej o mistrzostwo i zbieramy te punkty. Zwłaszcza, że liga przyspiesza w środę i w następny weekend kolejne spotkania. Najpierw Eskapada do Brzegu. Dokładnie. No, liga się rozpędziła troszkę. Gramy jak w angielskich ligach, ale to może cieszyć, bo skupiamy się na grze. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, no to tak naprawdę miejmy nadzieję, że w tych meczach to podtrzymamy i będzie wszystko dobrze. Zdrowia i powodzenia. Dzięki. Panie trenerze, z jakimi nadziejami w ogóle przyjeżdżaliście do Bielska Białej? Jak najniżej przegrać? Zawsze ja stawiam cele, żeby zespół walczył 40 minut. My stracili 1-2 bramki, już było po nas. Шкода мені попросту Хапака, то, що як цел заложить на той меч, ми все не реалізували. Або мислю, що моя вина, не мог Хапакам то повідати докладніше, що і як. Ну що, ну йдемо з низькоглавим додому і треба проаналізувати то все, погадати з Хапаками і вперед перед нами дуже цікавий матч Бенді за 6 пунктів з Лімборку. Мусить же Хапаки мусить теж проаналізувати. І ну що, і ми вальчимо далі, нічого не сталося. Поразка – то завжди є поразка. Ну, то, що ми дійсно заграли, то попросту катастрофа. Давно не бачив так розрадованої міни тренера Андрія Шлапи. Ну, але не дивіся, тіле голі впало до брамки ривала, а до нашої – нічого. No dokładnie tak, no zawsze cieszy na 0 z tyłu, to jest gdzieś ważne dla nas, żeby nie tracić bramek. No i 14 strzelonych, to nie zdarza się codziennie. Najwyższe zwycięstwo w tym sezonie. No, drużyna dzisiaj bardzo fajnie funkcjonowała i gdzieś w defensywie pracowali, dużo sytuacji żeśmy sobie stwarzali. Na pewno zawsze jest jakiś tam niedostęp, można było strzelić więcej, ale nie można mieć wszystkiego. Ja to zawsze powtarzam, że trzeba przyjmować to, co się ma i fajnie, wygraliśmy 14-0. Czekamy na środowy mecz już powoli i dzisiaj się cieszymy, a jutro już myślimy o kolejnym wyzwaniu. Jesteście wyjątkowo regularni, jeśli chodzi o krajowe parkiety. Trzeci mecz, o czym rozmawiałem z Michałem Markiem w 2021 roku, tu w lidze. Trzecia dwucyfrówka. No tak, no chciałbym, żebyśmy poszli za ciosem, żeby to tak trwało dłużej. Na pewno to są wyjątkowe wyniki. Dwucyfrówka w naszej lidze, gdzie ten poziom się mocno wyrównuje, że drużyny są dobrze poukładane taktycznie, że każdy ma w swoich szeregach dobrych zawodników, to jest coś wielkiego. I tak trzeba wprost powiedzieć, że nie na co dzień się wygrywa dwucyfrówką, a my
już trzeci mecz z rzędu to robimy. Poprawiliśmy to, że nie tracimy bramek, więc to jest też pocieszające dla mnie jako trenera, że te tyły są w miarę dobre. Dziś tylko w protokole meczowym, a kiedy na parkiecie Michał Kubik? No, gdzieś tam był taki plan, że była taka szansa, że go dzisiaj już puścimy, damy mu gdzieś tam się ograć i pokazać na naszej hali, ale tutaj też nie chcemy się z nim spieszyć. Michał już trenuje, jest w normalnym treningu z drużyną. Po prostu nie chcemy przedobrzyć i myślę, że to jest kwestia czasu, być może już w następnym meczu. I co nieczęsto się zdarza na ligowych parkietach, aż trzech bramkarzy miało okoliczność się zaprezentować. No tak, drużyna dzisiaj ciężko pracowała na wynik, na to, żebyśmy mogli mieć ten komfort, że każdy z bramkarzy mógł się pokazać, więc na pewno też fajna sprawa, że cała trójka mogła dzisiaj bronić.